Życie Najświętszej Maryi Panny według objawień błogosławionej Anny Katarzyny Emerich. Przybycie do Jerozolimy, miasto, świątynia, czyta Piotr Wiśniewski. 6 listopada, w samo południe, Maryja z towarzyszącym jej orszakiem przybyła do Jerozolimy. Dziwnie wygląda to miasto. Wszędzie jest głucho, smętnie i ponuro, tylko na rynku i w okolicach pałacu można dostrzec większy ruch. Mieszkańcy miasta rzadko wychodzą ze swoich domów, chyba tylko gdy muszą coś kupić. Za to kupców jest co niemiara. Siedzą głównie na rynku w małych, okrągłych budkach powleczonych smołą albo żywicą. Góra, na której stoi świątynia, jest dość przystępna. Jest tam kilka ulic i dużo domów, w których mieszkają kapłani i służba zajmująca się czyszczeniem kanałów, gdzie wrzucają resztki z ofiar zwierzęcych. Od strony północnej góra jest bardziej stroma. Na samym szczycie widać zieloną wstęgę ogrodów. Sama świątynia jest zbudowana z przepychem. Wszystko jest tam masywne, trwałe, wyniosłe. Nasi podróżni, wędrując z północy, nie weszli jednak tędy do miasta, lecz zawrócili na wschód i obchodząc miasto i część Doliny Jozafata dookoła, zostawiając po lewej stronie Górę Oliwną i drogę do Betanii, weszli bramą owczą, która prowadzi na rynek zwierzęcy. Przy tej bramie jest sadzawka, gdzie myją owce przeznaczone na ofiary. Ale to nie jest Betsajna. Kiedy już nieco posunęli się w głąb miasta, zwrócili się znowu na prawo. Tam o kilka kroków mieszkał sędziwy mąż, stryj arcykapłana Zachariasza. Chcąc uszanować świątobliwego starca, odwiedzili go. Tutaj oczekiwało ich dość liczne zebranie. Krewni, a mianowicie dwie siostrzenice Elżbiety i wiele innych osób z dziećmi. Zachariasz, choć codziennie po spełnieniu czynności kapłańskich odwiedzał stryja, w tej chwili nie był obecny. Wszyscy serdecznie powitali podróżnych. Młode dziewczęta słały wieńce i gałęzie pod nogi maleńkiej Maryi. Potem nadszedł Zachariasz. Kończył on już swoje urzędowanie i tylko z powodu przyjęcia Maryi do świątyni przedłużył swój pobyt w Jerozolimie. Po uczcie odprowadzono świętą rodzinę do mieszkania w pobliżu świątyni. Odziano Maryję w świąteczny ubiór koloru błękitnego, a potem wszyscy razem udali się na wskazane miejsce. Zachariasz, Joachim i Anna szli na czele, za nimi Maryja w gronie czterech dzieweczek w bieli. Pozostałe dzieci z rodzicami zamykały ten orszak. Przeszedłszy około domu Heroda i później siedziby Piłata, skierowali się na północ i wkrótce stanęli przed domem wynajętym przez Zachariasza, gdzie mieli zamieszkać. Był to ogromny piętrowy budynek z czterema obszernymi galeriami. Z jednej strony pokoje sypialne i kuchnia, a z drugiej duża sala zastawiona niskimi stołami. Część tego domu zamieszkiwali słudzy świątyni. Kiedy podróżni nadeszli, umyto im nogi wedle ówczesnego zwyczaju. Mężczyźni mężczyznom, kobiety kobietom.
Potem wszyscy przeszli do sali, gdzie na środku stała wielka miedziana miednica pełna wody. Tu sobie umyli twarz i ręce. Joachim i Anna z Marią poszli przedstawić się kapłanom mieszkającym na piętrze. Święta dziecina z radosnym pośpiechem wbiegła na schody. Ci sami kapłani, którzy ją egzaminowali w Nazaret, powitali ją teraz w iście ojcowską serdecznością. Po krótkiej rozmowie o podróży i bliskiej ceremonii ofiarowania zawezwano ochmistrzynię. Była to wdowa w wieku podeszłym, odznaczająca się powagą i godnością odpowiednią do tak ważnego urzędu. Mieszkała w pobliżu świątyni wraz z innymi osobami, które, podobnie jak ona, zajmowały się pracami ręcznymi i wychowaniem panienek. Posłuszna wezwaniu kapłanów, przybyła niebawem i po powitaniu powierzono maleńką Marię jej opiece. Omówiwszy z kapłanami i rodzicami wszystko, co dotyczyło Maryi i jej uroczystego przyjęcia do świątyni, ochmistrzyni udała się do mieszkania, gdzie tymczasowo gościła święta rodzina, aby zabrać rzeczy Maryi. Tymczasem Joachim z kilkoma innymi mężczyznami odprowadził zwierzęta ofiarne przed świątynią, gdzie jeszcze raz zostały obejrzane przez kapłanów. Niektóre z nich odrzucono i natychmiast odesłano na rynek, a te, które nadawały się do całopalenia, pozostawiono na dziedzińcu. W tym samym dniu, czyli 7 listopada, w domu, gdzie tymczasowo gościła święta rodzina, odbyła się uroczysta zabawa. Brało w niej udział przeszło 100 osób, w tym 24 młode dziewice, między innymi Serafia, którą po śmierci Jezusa zwano Weroniką. Dla Maryi i jej towarzyszek przygotowano wieńce z kwiatów. W tej rodzinnej uczcie wzięło udział wielu kapłanów i lewitów. Kapłani zdumiewali się hojnością darów złożonych przez Joachima, na co on odpowiedział, iż przez wzgląd na zniewagę, jakiej doznał w świątyni, gdy odrzucono jego ofiarę, oraz na nieskończone miłosierdzie Boga, który wysłuchał jego prośby, chciał okazać mu teraz swą wdzięczność. Po uczcie maleńka Maryja wraz z innymi panienkami przechadzała się wokół domu.